Dzień dobry, witam wszystkich powitanych i bardzo mi miło, że mogę otwierać tak ważną konferencję na tak ważny temat, jakim jest jakość edukacji, jakim jest jakość polskiej edukacji i co zrobić, żeby jakość edukacji była jeszcze lepsza. I myślę, że nie da się zrobić dobrej edukacji, która nie będzie edukacją włączającą, rozumianą bardzo szeroko, jako edukacja dla wszystkich. To znaczy w szkole, w przedszkolu, w każdym miejscu, gdzie dziecko się może rozwijać, a także później człowiek dorosły. To jest takie miejsce, które respektuje potrzeby każdego dziecka. To jest takie miejsce, które pozwala każdemu dziecku się rozwijać na miarę swoich potrzeb i na miarę swoich możliwości. I analizując propozycję, model wypracowany przez ministerstwo, właściwie może być powołaną przez panią minister Zalewską, zespół do spraw edukacji włączającej i diagnozy funkcjonalnej, tak zastanawiałam się, w którym miejscu jesteśmy jako polska szkoła i polska edukacja. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że edukacja włączająca jest faktem. Edukacja włączająca jest faktem, faktem, którego się nie da zamazać, wycofać. To znaczy, że traktując tylko i wyłącznie, po pierwsze, że dzieci z niepełnosprawnościami, zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi są w klasie, są w szkole, są w przedszkolu, to już jest fakt. I jest tylko pytanie, na ile szkoły, przedszkola, nauczyciele, my wszyscy jesteśmy przygotowani, żeby zmierzyć się z tą rzeczywistością. I wydaje mi się, że jest różnie. Mamy naprawdę świetlane przykłady w polskiej szkole. Świetlane szkoły, które można pokazać jako wzór nie tylko w Polsce, ale i w Europie, jak działa edukacja włączająca. Ale myślę, że jeszcze długa droga przed nami, jak zawsze, żeby to zmieniać, żeby to poprawiać, żeby zastanowić się, które są miejsca i w systemie prawnym, i w sposobie finansowania, a także w szkoleniu i doskonaleniu nauczycieli, a w ogóle myśleniu, może nawet świadomości na ten temat, które miejsca trzeba zmienić, poprawiać i w jaki sposób to zrobić, żeby to było skuteczne, efektywne, przede wszystkim realne i żeby też tych, którzy będą to realizować, nie przestraszyć, tylko zachęcić i powiedzieć, że zaproponowane zmiany, zaproponowane rozwiązania pomogą w realizowaniu tego, co chyba wszystkim należy na sercu, czyli realizowaniu dobrej edukacji, dobrej szkoły, wysokiej jakości edukacji. Dziś, i to tak ja traktuję edukację włączającą, jakby widzę takie dwa aspekty, przemyśliwując sobie pewne kwestie, że to jest z jednej strony edukacja, która widzi każdego ucznia jako ucznia, który ma specjalne potrzeby edukacyjne i taką ofertę proponuje, a z drugiej strony edukacja, która jest dobrze przygotowana do pracy z uczniami, z rodzicami, uczniów, którzy mają problemy, którzy są dotknięci chorobą czy niepełnosprawnością, czy innymi jakby problemami, które muszą być rozwiązywane w sposób bardziej niestandardowy. Więc to jest przed nami taka dyskusja, jak to zrobić, żeby robić to lepiej, bo dzisiaj to, że mamy dzieci z niepełnosprawnościami w szkole, to jest fakt. Musimy sobie powiedzieć, na ile jesteśmy przygotowani, albo na ile jesteśmy w jednym miejscu lepiej, w drugim gorzej, co można jeszcze poprawić. Ja cieszę się z tego, że będziemy o tym dyskutować. Proszę też otwarcie dyskutować, gdzie widzimy problemy w realizacji. Model dzisiaj przedstawiony jest modelem eksperckim. Od modelu eksperckiego do realizacji w praktyce jest długa droga. Musi przejść dyskusja praktyków i różnych interesariuszy tego systemu. Więc dzisiaj dyskutujemy nad modelem, do którego oczywiście można, należy, trzeba wprowadzać zmiany i określić realny horyzont czasowy. Natomiast najważniejsze, byśmy też budowali wszyscy, którzy w jakiś sposób odpowiadamy za edukację w różnych miejscach,
budowali świadomość, myślę, że wszyscy tutaj są, to mają tę świadomość, ale budowali też wokół nas świadomość, że edukacja włączająca jest korzyścią dla wszystkich. Jest korzyścią dla wszystkich, przynosi korzyść wszystkim. Że przyjmując tylko to wąskie myślenie, że dziecko z niepełnosprawnością jest w szkole ogólnodostępnej, to przy dobrze przygotowanej edukacji włączającej wszyscy czerpią z tego korzyści w budowaniu osobowości, w budowaniu odpowiedzialności na przyszłość, w budowaniu i też uczeniu się, że nie wszyscy, do tego, że są jakieś ograniczenia, uczeniu empatii, uczeniu wrażliwości. Dobra edukacja włączająca jest wielkim, wielkim wyzwaniem dla myślenia wielu osób. Sama tego doświadczam, sama muszę też z sobą rozmawiać, jak ja to widzę, ale wiem, że to jest jeszcze wielkie, wielkie wyzwanie, żeby rozumieć to nie na jakąś ideologię, tylko potrzebę czasów, bo musimy się zmierzyć z tym, że szkoła się zmienia, dzieci się zmieniają i niezależnie od wszystkiego będziemy mieli bardzo zróżnicowane zespoły klasowe i będziemy musieli z tym sobie poradzić. Ja wierzę w nas, wierzę w Państwa i wierzę w naszą determinację, że mądrze, realnie będziemy to zmieniać w takim kierunku, który pozwoli na to, by ta szkoła była, jakie są założenia edukacji, sprawiedliwa, efektywna i skuteczna. Zapraszam i życzę owocnej konferencji. Na pewno w pierwszej części będę. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Dziękujemy bardzo. Pani Marzena Machałek, sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ja tylko Państwu powtórzę, bo repetitio mater studiorum, że konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. O zabranie głosu poproszę teraz pana dyrektora fundacji, pana Pawła Poszetka. Panie dyrektorze, dzień dobry raz jeszcze. Pani minister, szanowni państwo, też nasi wspaniali eksperci z Europejskiej Agencji do Spraw Edukacji Włączającej. Tutaj podziękowania dla pani Amandy Watkins i Verity Donnelly za to, że zechciały uczestniczyć i będą tutaj wprowadzać nas w tą tematykę, w problematykę edukacji włączającej. Kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej poprosiło nas o współorganizowanie tej konferencji, oczywiście zgodziliśmy się od razu. Dla nas, jako dla Agencji Narodowej programu Erasmus+, ta tematyka jest właściwie tematyką naturalną. Ona jest jakby wpisana w DNA programu Erasmus+, i właściwie my się tak na co dzień bardzo nad tym nie zastanawiamy, bo to jest jakby w kursie naszego codziennego dzieła. Wszelkiego rodzaju grupy, które mają trudniejszy dostęp do edukacji, czy właśnie do programów europejskich, do tego, aby realizować różne ciekawe działania edukacyjne, one właśnie, te grupy mają priorytet w programie Erasmus+, i dla nas jest to, w naszym działaniu jest to taki chleb powszedni. Niemniej jednak też czasami organizujemy, staramy się adresować w taki bardziej dogłębny sposób tą tematykę. I do takich ciekawych przykładów, które my realizujemy już od, myślę, że to już teraz będzie chyba, pani Pietrzak mi przypomni, chyba trzecia edycja, już odbyliśmy dwie takie konferencje ze szkołami specjalnymi, które chcą się właśnie włączać w realizację projektów Erasmusa+. Pracujemy z tą grupą i to jest ciekawe doświadczenie, ponieważ my organizujemy bardzo dużo różnych spotkań, konferencji i również właśnie takich jak ta dzisiejsza. Państwo mi nie uwierzycie, ale jest ich około 300 co roku. Natomiast ta inicjatywa, kiedy spotykamy się ze szkołami specjalnymi, jest dosyć ciekawa, dlatego że to tutaj głównie jakby impuls poszedł od samego środowiska, które nas tutaj zmobilizowało do tego, żeby tego typu spotkania organizować co roku. My oczywiście tu świadczymy pomoc, jak wypełnić wnioski, jak włączyć się w realizację programu Erasmus+, ale tak naprawdę te spotkania polegają na tym, że to już te doświadczone szkoły specjalne albo te, które integracyjne,
które mają już doświadczenie w programie Erasmus Plus, one tak naprawdę na swoim własnym przykładzie dzielą się swoimi doświadczeniami i pomagają innym szkołom zainteresowanym szkołom tego typu wchodzić w te projekty. Także bardzo sobie cenimy tę inicjatywę, bo tutaj nie opowiadamy o tych programach ex cathedra, tylko naprawdę jakby samo środowisko tutaj dba o to, żeby również inni uczestnicy tego obszaru edukacji mieli możliwość zafunkcjonowania w programie Erasmus+. To jest taka jedna odsłona naszego działania. Inna to jest nasz edukacyjny track. To jest taka jedyna w swoim rodzaju inicjatywa w Polsce i wydaje mi się, że chyba też w Europie. Posiadamy taką dużą ciężarówkę wyposażoną w multimedia, która jeździ po Polsce, aby przybliżać różnym społecznościom lokalnym, uczniom, nauczycielom możliwości płynące z pozyskiwania środków na różne działania edukacyjne. I to też my traktujemy jako takie narzędzie, które nam pomaga właśnie włączać wiele różnych grup, które z różnych powodów, no chociażby geograficznych, nie korzystają w pełni z tych dobrodziejstw unijnych. A więc jeździmy po bardzo małych różnych ośrodkach, po różnych zakątkach Polski, aby inspirować i zachęcać i nauczycieli, i uczniów z tych ośrodków do tego, aby korzystali ze środków unijnych na działania edukacyjne. Moje osobiste doświadczenia, jeżeli chodzi o edukację włączającą, polegają na tym, że mam zaszczyt być w takiej grupie roboczej reprezentantów z całej Europy, reprezentantów agencji narodowych. I w tej grupie przy udziale Komisji Europejskiej wypracowujemy definicję dotyczącą włączania właśnie różnych grup w działania edukacyjne. Tam też wymieniamy się doświadczeniami i praktyką i dobrymi praktykami, także też budujemy takie narzędzia, za pomocą których będziemy chcieli pokazywać w całej Europie przykłady dobrej praktyki, pokazywać, jak w różnych krajach ta problematyka jest adresowana, tak żebyśmy mogli też nawzajem się tutaj w Europie inspirować. O samym programie Erasmus Plus i jak on adresuje problem edukacji włączającej można by mówić długo i to dzisiaj może nie jest potrzebną okazję. Zapraszamy Państwa na nasze już imprezy takie stricte dedykowane programowi Erasmus+. Najbliższa taka impreza będzie na początku stycznia na naszej stronie. To są takie dni informacyjne, które robimy co roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na naszej stronie internetowej można się zarejestrować i poczytać, jak ten dzień będzie zorganizowany, więc zapraszam Państwa wtedy, jeżeli będziecie dysponować czasem. A dzisiaj po prostu no, życzę Państwu tutaj miłego odbioru. Tak jak powiedziałem, mamy wspaniałych ekspertów z Europejskiej Agencji do Spraw Szczególnych Potrzeb i Edukacji Włączającej i oni nas tutaj oprowadzą po tej problematyce, także my też chętnie będziemy się wsłuchiwać i będziemy to zbijać z tym naszym doświadczeniem, z tymi naszymi działaniami, które na co dzień realizujemy. Także dziękuję i miłego odbioru.